Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, werset 44, zawiera takie słowa: i zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Jest to Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, werset 44. Można stąd wyciągnąć dla nas naukę, którą można by zatytułować: módl się tak długo, aż będziesz się modlić. W Getsemane Syn Boży modlił się trzykrotnie, za każdym razem po jednej godzinie, i gorliwie zanosił swoje błagania przed oblicze Ojca. Czy 5 minut nie wystarczyłoby? Nie. Potrzebował czasu, aby tak długo wylewać swe serce przed Ojcem, aż sam się uspokoił, będąc na kolanach. To, że kilkakrotnie powtarzał treść swej modlitwy, z pewnością nie oznacza, że dosłownie powtarzał każde sformułowanie, jakie wypowiadał uprzednio. Znaczy to raczej, że z największym wewnętrznym zaangażowaniem wypowiadał przed Ojcem te same błagania. W pierwszej swej modlitwie powiedział: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Za drugim razem: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie Twoja wola. Za trzecim razem modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami, o czym mówi nam Mateusza 26, 39, 42, 44. Gdy Ty zaczynasz się modlić w jakiejś sprawie, to nie rezygnuj, aż otrzymasz to, o co prosiłeś, lub Bóg oznajmi Ci wyraźnie, że nie jest Jego wolą, aby Ci to dać. Ewangelia według Mateusza 26:44. I zostawił ich znowu i odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Jak już wspomniałem, ten fragment mówi nam o takiej zasadzie, abyś modlił się tak długo, aż będziesz się modlił. Módl się tak długo i tak intensywnie, aż wiara Twoja udzieli Ci pewności, że nie rozmawiasz sam z sobą, lecz Twoja modlitwa rzeczywiście przebija się przez sufit Twego pokoju i dociera przed tron łaski u Boga. Charles Haddon Spergen pisze na ten temat: nie napinaj łuku w tym samym momencie 2 strzałami. Obie nie trafią do celu. Proś Boga tak długo o jedną sprawę, aż zwyciężysz. Wtedy błagaj o tę kolejną. Otrzymaj pierwszą odpowiedź i przejdź do drugiej. Nie daj się zwieść temu, że farby Twej modlitwy mieszają się może efektownie razem, ale ostatecznie w pewnym momencie nie przedstawiają już żadnego wyrazistego obrazu. Oczywiście jest także dobrze, aby w czasie jednej modlitwy zanieść przed Boga więcej niż jedną prośbę, zrzucić na Niego wszystkie nasze troski i opróżnić swe serce przed Panem, jak zresztą mamy to wskazane w liście do Filipian, 4 rozdział 6 werset, oraz w pierwszym liście Piotra, werset 7 5 rozdziału. Niemniej musimy uważać na to, abyśmy naszych próśb po prostu nie wyrzucali z siebie jak automat, by spełnić domniemany modlitewny obowiązek. Czyż nie jest często tak, że mija zaledwie kilka minut od chwili, gdy rozpoczęliśmy modlitwę, a już nie bardzo wiemy, o co się modliliśmy? Bóg cieszy się, Bóg raduje się, Gdy śmiało i w pełni świadomych oczekiwań przychodzimy do Niego. Czy może nadszedł już czas, żebyś przemyślał swoje modlitewne obyczaje, modlitewne zwyczaje i ewentualnie poddał je korekcie? Czy istnieje coś takiego, o co chciałbyś bardzo intensywnie błagać, aż Bóg podaruje Ci przekonanie, że Twoja modlitwa została wysłuchana lub doprowadzi Cię do spokoju w tej sprawie, w przekonaniu, że nie jest to Jego wolą? Słowo Boże zapisane w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 16 werset mówi: Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski. Hebrajczyków 4:16.